Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na grę The Last of Us Part 1 w wersji zremakowanej na konsolę PS5. Nim jednak zaczniemy, może odpowiem na pytanie, które często przewija się w komentarzach, na live, czy ogólnie jest o tym głośno. A mianowicie, czy remake jest wart swojej premierowej ceny? Więc jeżeli ktoś chciałby już teraz zobaczyć, jak gra wygląda, a niekoniecznie słuchać tego, co mam do powiedzenia, to na osi czasu powinna być widoczna minuta, w której zaczynamy zabawę. A teraz chwilę pogadajmy. Na początek kwestia, czy remake był potrzebny. Mimo że gra wyszła w 2013 roku, więc wydawałoby się, że nie aż tak dawno, szczególnie żeby zabierać się za remake, to chyba lepszy obraz odda nam spojrzenie na to w ten sposób, że to tytuł, który miał działać na konsoli z 2006 roku. Przykładowo Uncharted 4 wyszło tylko 3 lata później niż The Last of Us, jednak robione już z myślą o PS4, dlatego różnica w jakości była kosmiczna. Więc z perspektywy generacji konsol i tego, co mają do zaoferowania, tak, remake jest uzasadniony. Szczególnie przy tak ważnym i tak dobrym tytule, który za chwilę doczeka się serialu, więc zainteresowanie nim pewnie też i wtedy mocno wzrośnie. Oczywiście mieliśmy po drodze remaster na PS4, który wygląda bardzo ładnie, ale głównie opierał się na podbiciu rozdzielczości czy liczby klatek, więc nic specjalnego. Dodatkowo plotki mówią o nadejściu wersji PC-towej, więc gdyby dać graczom PC Master Race wersję zremasterowaną z PS4, mogliby nie zrozumieć magii tego tytułu i dlaczego tak wiele osób dawało tej grze ocenę 9 na 10 czy nawet 10 na 10. Najlepsze, że gra starzeje się na tyle wdzięcznie, że chcąc podtrzymać te noty, wystarczyło poprawić głównie grafikę. Czego mi brakuje w remake'u? Tak naprawdę szkoda, że twórcy nie pokusili się o dorzucenie kilku godzin do fabuły, bo między rozdziałami spokojnie szło coś wymyślić i zrobić takie director's cut. To by pewnie wiele zmieniło w podejściu graczy, no ale tak musimy zadowolić się lepszą grafiką, mechaniką AI czy nowymi opcjami związanymi z PS5. Więc jak omówienie potrzeby remake'u mamy już za sobą, no to teraz dochodzi kwestia ceny. Czy za The Last of Us Part 1 warto dać 339 zł? Myślę, że dla większości osób odpowiedź będzie nie. I co najlepsze, taką sugestię podsuwa też samo Sony. Widzę tylko dwie grupy, które mogłyby rzucić się na ten tytuł już teraz. Pierwsza to osoby, które nie grały jeszcze w The Last of Us do tej pory i chciałyby poznać tę grę z najlepszej możliwej strony, a jednocześnie wydanie ponad 300 zł nie stanowi dla nich problemu. Druga to fani gry, którzy biorą wszystko na premierę i na półce obok figurek Ellie, chcą mieć już teraz pudełko z gry na PS3, PS4, PS5 i jednocześnie odpalając sobie ten tytuł po raz piąty w tym roku, bo ta gra ma potencjał do przeżywania jej na nowo, a remake pozwala jeszcze dodatkowo odświeżyć te wrażenia. Dlaczego uważam, że Sony też zakłada, że cena jest wysoka i wcale nie oszalało, czy nagle nie zaczęło się łapczywie rzucać na kieszenie graczy i powinniśmy w przyszłym roku spodziewać się nowych tytułów za 500-600 zł? Bo zupełnie nie nastawiają się na sprzedaż tej gry na premierę. Kampania marketingowa praktycznie nie istnieje. Mamy dzień premiery, a grafiki na Facebooku polskiego oddziału dotyczą God of War, natomiast na międzynarodowym mamy jeszcze lepszą sytuację, bo wstawili jakiegoś indyczka o nazwie Inscription. W innych mediach również cisza, gdzie normalnie przy premierach EXA w tej cenie bombardowani jesteśmy z każdej strony informacją o nim. Warto przypomnieć sobie chociażby premierę Horizon, czy ewentualnie zobaczyć, co będzie się działo przy God of War już niebawem, a przypomnę, że te gry celują w tę samą półkę cenową, co The Last of Us. Gra została okrojona z trybu multi, bo ten i tak aktualnie byłby martwy. I paradoksalnie największy rozgłos temu tytułowi dała właśnie wysoka cena, o czym rozwodziły się portale na całym świecie, czy teraz my sobie gadamy. Więc dlaczego tak wysoka cena tego tytułu? Bo prawdopodobnie wydanie tej gry, powiedzmy za 179 zł, niewiele by zmieniło. Przynajmniej jeżeli chodzi o sprzedaż jej na premierę w wersji na PS5. Natomiast wysoka cena początkowa daje dodatkowe możliwości na zupełnie innych płaszczyznach. Przede wszystkim tworzy górny limit ceny w wersji PC-towej, a jeżeli ta wyjdzie na przykład za 259 zł, no to w zestawieniu z PS5 można uznać, że to jest całkiem sensowna kwota. Do tego w czasie bez premier dostajemy idealny dodatek do zestawów z konsolami PS5. O ile kupując jakąś grę patrzymy na jej cenę przez pryzmat opłacalności, tak przy zakupie konsoli lubimy racjonalizować ten wydatek i na przykład tłumaczyć sobie, że o, konsola z grą kosztuje 2800, no to jak sobie odejmiemy te 330 zł za grę, to PS5 mamy kupione okazyjnie. Wysoka cena na start daje też spore pole do promocji w przyszłości. Przykładowo przy premierze serialu zniżka 50% wyglądałaby świetnie, a może nawet dorzucenie tej gry do oferty PS Plusa. No, nie dostaniemy zapychacza za 179 zł, a pełnoprawny tytuł warty normalnie 339 zł. I myślę, że tak też podchodzi do tego Sony jako plan długoterminowy, a nie duża sprzedaż na premierę. Moja szklana kula podpowiada mi, że w okolicach wyjścia God of War to wersje pudełkowe The Last of Us Part 1 będą już śmigać za 50% aktualnej ceny.
bo mało który towar jest tak dobrze weryfikowany przez rynek jak gry, więc spokojnie można poczekać, czy zrobić sobie lub komuś fajny prezent na święta. Fabuła jest bardzo dobrze znana, więc myślę, że nie ma specjalnie powodów, dla których koniecznie trzeba ograć ten tytuł tu i teraz. I podobnie z naszej perspektywy. Pewnie do The Last of Us jeszcze wrócimy, ale może na premierę wersji PC-towej, bo miałbym pewien pomysł, co wtedy dodać do serii, aby ta była wyjątkowa. Jeżeli jednak ktoś chciałby zobaczyć całą fabułę już teraz, no to zapraszam do wersji zremasterowanej w wydaniu 4K na kanale, która jest już dostępna od 3 lat i nadal wygląda bardzo ładnie. Albo do licznych aktualnych serii na YouTubie z różnych kanałów. My natomiast dziś przejdziemy ponownie sam prolog, bo uważam, że to jedno z najlepszych 30 minut otwarcia, jakie kiedykolwiek mogliśmy zobaczyć w grach. Zaczynajmy! Tommy, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, wygląd. Hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent urodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie. Oh, ha, ha, ha. Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Daj mi tatę do telefonu. Wujku Tommy, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? O co chodzi? Przyznam, że chciałem na początku stwierdzić, iż no tak dosłownie zapamiętałem ten tytuł, tak on wygląda. Ale nie. O, czekaj. Jeszcze pokój musimy sprawdzić. No czuć różnicę. Zdecydowanie czuć cholera. Różnicę. Zapomniałam mu jej dać. I to już na tym etapie, bo jeżeli chodzi o jakieś rzeczy do poprawy, to co głównie bym widział, to była architektura. Tak, było widać spore uproszczenie, jeżeli chodzi o budynki, szczególnie te w oddali. Z tego, co widziałem z materiałów, no to teraz wygląda to dużo, dużo lepiej. I coś, co cieszy oko. Nie jesteś z Kamiliną. Jeszcze. Wszystkiego najlepszego. Drogi tato, no więc tak, nigdy cię nie ma. Nie znosisz muzyki, którą kocham. Właściwie to gardzisz moimi ulubionymi filmami, ale tak czy siak, jakimś cudem co roku zostajesz najlepszym tatą na świecie. Jak ci się to udaje? Wszystkiego najlepszego, tatku. Pa, Sara. No proszę. Jakie żarciki to. Jeżeli by otrzymała poczucie humoru w genach, to ja bym tu podejrzewał Natana. O jakieś dzikie akcje. Natana Drake'a oczywiście. Nie ma sygnału.
Ciekawe, ile lat potrzeba, żeby takie telefon odeszły w zapomnienie. Jaki sygnał? O co chodzi? Po co to takie te klawisze, jak nie można SMS-a napisać, nie? Tato? SMS-a. Kto to wysyła? No i widoki za oknem. Coś widać tym razem. Teksas. 300% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji. Okoliczne szpitale pękają w szwach. FDA rozszerza listę skażonych roślin, żywność wycofaną z obrotu na masową skalę. Agencja Żywności i Leków wciąż prowadzi na terenie całego kraju badania nad roślinami, które być może zostały skażone pleśnią. Początkowo raporty wysłane do dostawców mówiły o roślinach importowanych z Ameryki Południowej. Obecnie jednak lista jest dłuższa i zawiera państwa Ameryki Środkowej oraz Meksyk. Część firm dobrowolnie wycofała swoje produkty ze sklepowych półek. Agencja planuje opublikować rozszerzoną listę produktów spożywczych według ciąg dalszy na stronie trzeciej. Policja. Szalona kobieta zabija męża i 3 postronne osoby. Wczorajsza interwencja miejscowego oddziału policji w Westlake Hills, poprzedzona wielokrotnymi zgłoszeniami na numer alarmowy, skończyła się rozlewem krwi. Po odkryciu śladów brutalnej zbrodni funkcjonariusze zostali zaatakowani przez Sandra Rivers, która ukrywała się w pobliżu miejsca zdarzenia. Okej, okay. Teksas. Jakby zabrać tę gwiazdkę, to prawie nasza flaga, nie? Coś jeszcze? A, przybliż. No właśnie, będąc przy flacy. No i odbicia w lustrze. Nie pamiętam, czy w tamtej części były, ale jak były, to na pewno nie takie ładne, nie? Taki mamy klimat tych nowych gier. Tatusiu? Jedyny zarzut, jaki mógłbym mieć wobec tego tytułu, już jak na remake, wychodzący na PS5, to wydaje mi się, że powinniśmy dostać natywne 4K i 60 FPS-ów. Z tego, co widziałem, 4K 30. Taki tryb możemy sobie odpalić i to mamy stałe 30 klatek. Jesteś tu? Przy 60 mamy tryb zmiennej rozdzielczości. Też często 4K się wyświetla, ale no jednak ta zmiana jest dynamiczna. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Chodziło o ten wybuch. O te wybuchy! Nie, wygląda to zupełnie inaczej. Tato? Nie mówiąc o tym, że o, w lustrze odbija się nawet telewizor. No, więc to są takie szczegóły, które cieszą. Myślę, że teraz no, przy tych nowych grach to będzie się coraz bardziej zwracało na to uwagę. Tato? Co się dzieje? Dziwne te lampki tu mają. To jego telefon. Ach, ale to co mi się podoba, że nadal jest tu zachowany ten klimat gier Naughty Dog. To jak one działają, wyglądają, wchodzi się do gry i od razu wiadomo, kto ją robił. 8 nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś do cholery? Odedzwoń. Zaraz będę. Takie brzydkie słowa tutaj, na telefonie. Co prawda to nie do niej, nie? Więc nie ma problemu. Wrócę dzisiaj później, zamów sobie coś przez telefon, widzimy się rano, tata. Łajcie co roku. Ale garnki zostawił, tak by jednak szło coś tutaj jeszcze odgrzać. Nawet tu odbicia działają. No. Wizualnie nie ma żadnych zastrzeżeń. No. Rzeczywiście wygląda tak, jak remake powinien wyglądać. Gdzie byłeś? Sara, nic ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego? Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Jezu. Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu. Jimmy! Jimmy, nie podchodź! Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób tego! Idź, idź! Zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. Tommy, chodź. Chodź. Okay.
się podziewał. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Czy możemy już jechać? Zarazili się pasożytem czy coś. Powiedzmy, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać? Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71, tak wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z masakrą. Tommy! Tak. Przepraszam. Chryste, jak to się stało? Nie wiadomo. W innych miastach nie jest lepiej. Na początku mówili, że chorują tylko ludzie na południu. Teraz podają, że we wszystkich stanach. Mam nadzieję, że skurczymy tę radę uciec. Na pewno. Jesteśmy chorzy? Nie, oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. Nam czy Jimmy nie pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni, zaufaj mi. Okej. Zobaczmy, czego chcą. Co ty wyprawiasz? Jedź! Joel, mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tommy. Czekajcie! Wiem, co mówię, zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy pomóc. Sam cholerny pomysł. Może moglibyśmy się cofnąć? To co jest, kurwa, dawaj! Kurwa mać! Zawracaj! Tommy! Tommy! Ja pierdolę! Co to kurwa było? Co to kurwa było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże! Skręć tutaj! O nie. Ruszcie się, ludzie! Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd. Staram się. O nie. Nie możemy się tu zatrzymać. Nie przejadę przez nich do chuja. Szybko, wycofaj! Są też za nami. Tam. Trzymajcie się. Jedź! Uważaj! Tatusiu? Hej! Co? Wracaj, skarbie, wracaj! No i kolejna rzecz, którą warto zauważyć, jeżeli chodzi o sam remake, to działanie pada. Na każdym kroku pojawiają się jakieś dodatkowe wibracje. Z tego co wiem, też adaptacyjne triggery później poczujemy, jeżeli weźmiemy do naszych rąk łuk i tak dalej. I to robi robota. To faktycznie robi robota. Tato? Jestem tu, skarbie. Jestem. Podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli. Mocno? I to mocno. Musimy uciekać! Boże. Osłaniaj nas. Chodź, łonko. Trzymaj się mnie! Okay. Tato, boję się. Zamknij oczy, skarbie! Trzy dolce za paliwo? To jest prawie 4. To jest dopiero koszmar. O. Biegnij! Najchętniej to my się zatrzymaj po... Pooglądał. Nie patrz, Sara. Przez te ceny paliw zwątpiłem, w którą stronę powinniśmy lecieć, ale no i przez tę palącą się stację też to wyglądało naprawdę ładnie.
chyba cała naprzód. To mi będziesz strzelał? Tam! Wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Co mogę powiedzieć, jeżeli w dalszej części remake też tak wygląda? Jest za dużo! Tędy, alejko! To graficznie... Szybko! Zrobili robotę. Nie żyje! Cholera! Zaraz będziemy na miejscu. Za moment! Przechodzą przez płot! Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia! Dalej! Jolo! Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Kotami! Spotkamy się tam! Szybko! Na co nie możemy go zostawić! Nic mu nie będzie. Jeszcze kawałeczek. Doganiają nas! Tato? Chętnie dla ciebie, Saro, bym się odwrócił, ale... To nie jest chyba najlepsze wyjście. Już dobrze, kochanie, jest spokojnie. Hej! Potrzebujemy Stać! Pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, a co z Wojtkiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie... Proszę, nie... O nie... Sara? Przesuń rączki, Skarbie. Wiem, kochanie, wiem. O Boże. Posłuchaj, wiem, że boli, Skarbie. Nic nie będzie, nie zasypię, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, Skarbie, wiem. Sara? Kochanie. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego, proszę. Proszę. Za każdym razem rusza tak samo. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w Świetliki.
Zaraz, moment. Miły poranek. Drinka? Nie, nie chcę drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. No i tu dochodzimy do momentu, któremu chciałem przyjrzeć się najbardziej, czyli budynki. Pierwotnie to te okna w nich były takie typowo kopiuj wklej. Cała konstrukcja wyglądała trochę jak wycięta z tektury, a tutaj proszę, zmieniło się to. Bez sensu. Przecież to robota dla żołnierzy. Porozmawiam z nimi. A ty, Joel? Dostałeś już to gówniane wezwanie? Nie. A gdzie ta, tam? A gdzie na pewno. Tam? Ale mam wrażenie, że dźwiękowo mamy to samo co wcześniej, tak? Jak gdzieś tam ktoś rozmawiał tak bardzo cicho nagrane, jak się odzywali do nas, nagle ten ton się mocno zmieniał. Nie wiem, czy ścieżka dźwiękowa została tak sobie przerzucona bezpośrednio z oryginału do remake'u, czy tak ma po prostu być, zamiast twórców na to. Ale ło, kałuże działają. No. To są te szczegóły, które zaczynają cieszyć oko. Uwaga! Mieszkańcy zobowiązani są do noszenia przy sobie dokumentów i okazywania ich na żądanie personelu służb porządkowych. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Pewnie znowu brakuje jedzenia. Kolego, macie jedzenie? Kobiet, jak tylko żywność dotrze, otworzymy drzwi, okej? Ponoć znowu dostaniemy połowę racji. Jaja sobie kurwa robią! To już trzeci tydzień! Nic nie poradzisz. To jakaś jebana ściema. Ci ciule w mundurach na pewno nie chodzą głodni. Mów ciszej. Ogięło cię? Nieważne, w dupie to mam. Niech mnie aresztują. Przymknij się. Chyba nie jest to naszą misją, żeby stanąć tam w kolejce. Idziemy. Zostaw mnie! Idziemy! Niczego nie zrobiłem! Ręce za głowę, kurwa. Raz. Przeskanuj ich. Czysto. To jest chyba najgorszy moment, kiedy zaczynają skanować i wyjdzie, że jednak choroba dopadła. Co wtedy? Co zrobić ze sobą? Czy są jakieś takie humanitarne metody? Mamy zarażoną. Nie, nie jestem zarażona, to pomyłka, skaner się myli. Błagam! Patrz przed siebie. Okej, już po niej. Przyznam, że oryginalnie myślałem, że ją zastrzelili, ale to faktycznie. Zamknij się! Masz szczęście. Tak się kończy ukrywanie w budynku do zbiórki. Wezwać ekipę czyszczącą.
Chyba dobra, faktycznie dobra, to tego to postrzelili. Kolejni ludzie się zarażają. Dobra, koniec. To znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. Patrząc na to, ile jedzenia mamy w środku, to chyba specjalnie nie dają im wyboru. Dobra, jedź dalej. Dokumenty. Proszę. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobra, wchodźcie. Dzięki. Uciekajcie, szybko! Zamykaj! Świetniki! Rozstawaj! Uciekaj! Joel, chodź, wiem. Joel, idziemy, chodź! Obowiązuje tam całkowity zakaz wstępu. Uwaga! Punkt kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania. Łatwą drogę szlak trafił. Opatrzane, okej? A byliśmy tak blisko. O, widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. To można sobie odświeżyć. Pamięć ja bym zachował. Zamknął wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. Jasne. Ej, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlene? Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlene? A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedziała? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszył. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Ta, na razie. Marlene szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. No ja przede wszystkim to chciałbym jeszcze zarażonek zobaczyć, tak poczuć na własnej skórze. To tutaj. Żeby sprawdzić, jak one się zmieniły. Cześć, co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Joel, pomóż mi z tym. To jest piękne. Od lat tak samo. Uważajcie na siebie. Niech się stanie światło. Nie powinni tu wrzucać, czego popadnie. Bierzmy nasz sprzęt. Cały czas leżą tu nasze plecaki. No i to jest sprzęt, na który liczyliśmy od samego początku. Mało amunicji. Nie ma problemu. Nie możesz pudłować. Też nie ma problemu. Chcemy tylko raz wystrzelić. Tess. Tylko raz. Nowa broń przeładuj. Oj, a nie dobra, wystrzelimy. Podsadź mnie. Gotowy? Tak jest. Trochę będzie mi brakowało tego chomikowania amunicji na każdym kroku. Chodźmy. Doceniam, że dźwignęła ciężar, jaki niesie ze sobą Joel. Chodź. A być może jaki stanowi tutaj Joel. Uważaj. Zawsze uważam. To podchwytliwe pytanie. Rozmawiamy o refleksie, czy czegoś nie zrozumiałem? No nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać. Rozmawiamy o refleksie, zdecydowanie. No dobra, ale prowadź nas po tych zieleniach, bo na to też trochę tutaj czekaliśmy.
to z czego słynie The Last of Us, to właśnie połączenie tego być gdzieś tutaj w okolicy. Z naturą, która znalazła drogę, jakby sobie poradziła. O, jest drabka. Jest. Jaka super, ładna. Dasz nam pooglądać trochę mieszkania w okolicy, bo tam obiecają, że będę się temu przyglądał. Dama, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Rzadko się mylę. Tędy. Nie zagramy? Kurczę, jak to wszystko przestało mieć znaczenie, jak pojawiła się ta zaraza. Nikt nawet nie myślał o tym, żeby zabierać telewizor stół bilardowy. Mimo, że mają dostęp do tego, to jak widać po tych wszystkich latach. Moment. Tędy. Teraz... Ach, tędy, to nie, to my na pewno tamtędy nie idziemy. My jesteśmy jednym z tych graczy, którzy, o, szukają. Znajdziek, obróć, świetliki. Z tego, co pamiętam, to była jedna z takich właśnie stałych rzeczy do znalezienia, te wszystkie wisiorki. Czy nieśmiertelniki, świetlików, o właśnie, martwy świetlik, okej, może być. Jakby chcieć się bawić, a, latarkę mamy. Jakby chcieć się bawić w poszukiwaniu wszystkiego na 100%, to jest co tu szukać. Może w lodówce coś zostawili dla nas. No właśnie, tak chciałem mówić, że kojarzę kuchnię z tego, że coś tu się podnosiło. Z szuflady nic? No dobra, idziemy dalej. Zobaczyć, jak latarka działa. Ale co zaskakujące, patrząc na to, że na przykład Dying Light 2, które mieliśmy jakiś czas temu, było robione głównie z myślą o latarce, to ta w The Last of Us 2 działa lepiej. Co poszło nie tak z Dying Light 2, że ta latarka była jakaś taka... Lepiej, żeby miał... Jak już odzyskamy, to warto bez problemu go rozładujemy. A propos, kiedy kolejna dostawa? Bill ma ponoć załatwić więcej leków i amunicji w przyszłym miesiącu. A, jest dobrotny. Będziemy mieli czym handlować przez jakiś czas. Czekaj, zarodniki. Czekaj, bo my sprawdzamy działanie latarki na miejscach, w których powinno się odbijać światło. Nie wiem, czy przy tej kałuży nie byłoby lepiej. Znaczy, nie widzielibyśmy jakiejś takiej flary, czy jak tam, ale... Może trafimy gdzieś na lustro. Skąd one się biorą do cholery? Ostatnio było tu czysto. Coś je tu rozpyla. Ostrożnie. No, plus całej sytuacji jest taki, o, za ścianą, że z daleka widać te zaradniki, nie wpakujemy się w ślepo, nie? O! Mamy winnego. To świeże zwłoki. Oczy dookoła głowy. Daleko nie zaszedł. Przyciśnijmy się tędy. Nic ci nie jest? Ten cholerny sufit się wali, uważaj. Tędy. Spokojnie. Jest! Ostrożnie, ostrożnie! Pomocy! Maska mi się zepsuła. Proszę, nie chcę się przemienić. Błagam. Co chcesz zrobić? Chyba to, o co poprosił. Spadamy stąd. Chyba. Stefan Dale, okej. Okay. Zastanawiam się, czy kiedyś gra na PS3 chodziła w 720p i 30 klatkach, jeżeli się nie mylę. To czy te teksty, na przykład takie tabliczki z imionami były widoczne? Słyszysz? Im najlepiej. No, adaptacyjne triggery. Chodźcie. Ciche zabójstwo. Myślałem, że będziemy czuć na triggerze to, jak dusimy, jak pęka kark i tak dalej, ale może przesadzam trochę. Zbyt sadystycznie podchodzę do tego, co można by było tutaj dorzucić.
Jakby można było ominąć, albo spróbować postrzelić i się pokłócić z nimi. Oj! Miała być główka wcześniej też. Dzięki, Tess. O! To już wszystkie. Miejmy nadzieję. Ale strzela się. Wracajmy do miasta. Naprawdę fajnie. Kurczę, brakuje mi takich gier. Właśnie w tym stylu. Trochę może kierunek survival horrory. To jest wyjście? Niekoniecznie. Ale to jest amunicja. Tak jak tutaj, z poszukiwaniem amunicji, żeby dbać cały czas jednak o te zasoby. Masa znajdziek. Trochę craftingu. No i przede wszystkim doskonała fabuła. Jakoś tak skrojona, no naprawdę, żeby dawała sporo satysfakcji. To wszystko mamy tu, w The Last of Us. Okay. Zakładam, że wiele osób tę historię ma już za sobą. A tak myślę trochę jak o nowościach, że fajnie by było coś nowego The Last of Us 3, a może jak niekoniecznie survival horror, to Uncharted kolejne. Liczę, że nad nim właśnie pracuję. Także... O, max zdrowie. Ekipa, która robiła tutaj remake, no to po prostu oddelegowana do tego zadania, a cała główna paczka Naughty Dog, no to siedzi nad Uncharted coś. No bo właśnie, czy możemy mówić o 5? Cześć braciszko, tak niewiele brakowało. Siedzę za murami, wiedząc, że już nigdy nie zobaczę strefy. Czekając na przemytnika, usłyszeliśmy zbliżający się oddział żołnierzy. Spanikowaliśmy i skryliśmy się przed nimi w budynku, z którego piszę. Zarodniki zauważyliśmy, gdy było już za późno. Wszyscy jesteśmy zarażeni. Zostało nam kilka godzin, w najlepszym razie dzień. Wciąż mam nadzieję, że przemytnik się pojawi i będę mógł przekazać ci tę wiadomość. Powinienem był cię posłuchać i przyjść do strefy, kiedy miałem okazję. Teraz jest już za późno. Trzymaj się, Mark. Kolejna znajdźka. Zarażeni próbują się wedrzeć do strefy. Wszyscy narzekają na życie w strefie. Ale wielu z tych, co żyją na zewnątrz, chciałoby tu być. Kolejna znajdźka plus, no właśnie, ten fajny motyw tej gry, że trochę czuję się jak w Falloutie. Ta opowieść jest prowadzona również przez takie notatki, jakie możemy tutaj znaleźć. Wiem, że gdzieś tam później były listy do matki i tak dalej. Podziwiam te paprochy. Ogólnie paprochy chyba się pojawiły wraz z generacją konsol na PS4, tak? Ale nie były tak szczegółowe jak tutaj, nie? No to jest to 4K. Aż się dziwię, że zrezygnowali z okularów 3D gdzieś po drodze, nie? No, no jak to wygląda? Ach, te zarodniki. Ciekawe, czy są jakieś plany, żeby wydać The Last of Us wersji na VR? To bieganie wśród tych zarodników byłoby naprawdę fascynujące. No dobrze, ale my, żeby się tu nie nakręcać coraz bardziej, bo nie ukrywam, że kusi, żeby iść dalej i dalej i dalej i zobaczyć, co tam się jeszcze kryje w tej grze. Przeżyć tę historię raz jeszcze, bo w nowym wydaniu, no to czuję się, jakbym był w nowej grze. Ale zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, gdzieś tutaj zakończymy naszą przygodę. Wrócimy do niej jeszcze, jeżeli faktycznie okaże się, że wychodzi na PC-cie i zobaczymy, co jeszcze uda się wyciągnąć z tej grafiki. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, świeże dzięki powietrze. Za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.